Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Dla statystyk rok przełomowy. W 2016 nastąpiła zmiana w imiennej liście przebojów. Po 15 latach Julia ustąpiła Zuzannie i Hannie, a po 5 Jakub Szymonowi. Julia, uwodzicielka, pełna majestatu i wdzięku. W 2016 roku w Policach zarejestrowano tylko 14 dziewczynek o tym imieniu. Julkę zdominowała niecierpiąca rutyny i z wielkim sercem Zuzanna. Oraz, jeśli wierzyć księdze imion, szlachetna i ciesząca się każdą chwilą Hanna. Obie damy walczyły o laur, ale ostatecznie na podium stanęła Zuzka. W ubiegłym roku urodziło się ich 40. Rodzynkami w tym gronie będą Irena, Melisa, Ida i Lukrecja. U chłopców najpopularniejsze imię to było Antoni, Aleksander, Szymon, a z mniej popularnych Juliusz, Teodor, Samuel, Seweryn. W 2016 roku na świat przyszło blisko 1500 Policzan, w tym chłopców o 14 więcej niż dziewczynek. Oprócz nowych obywateli przybyło także sformalizowanych związków. Praktyka pokazuje, że miłość można zalegalizować w każdym wieku. Najstarsi zarejestrowani w Policach ubiegłoroczni nowożeńcy to 80-latkowie. Ślubów było około 200 zawartych tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego w Policach. 7 par skorzystało z możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC i był to dom prywatny, ewentualnie restauracja. Od 2 lat istnieje możliwość zawierania związków małżeńskich poza lokalem. Jak dotąd Policzanie nie zdecydowali się na pomysły niekonwencjonalne. Ogólnie widać tendencję spadkową w legalizacji związków. Szczególnie odczuwa to Kościół. W przeciągu ostatnich 5 lat 2/3 zawartych małżeństw odbyło się tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd w ubiegłym roku przeprowadził remont sali ślubów i przyjmuje nowożeńców w odświeżonym wystroju. Od 26 stycznia policka policja prowadzi działania profilaktyczne na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Są to przede wszystkim spotkania w szkołach i przedszkolach. 6 lutego była to szkoła podstawowa numer 1. Spotykamy się i staramy się dotrzeć do jak największej ilości dzieci i młodzieży. Odpowiadamy na zaproszenia wszystkich szkół, placówek oświatowych, przedszkoli, a nawet żłobków. Te działania skierowane są, tak jak mówię, przede wszystkim do najmłodszych, do tych osób, które będą wypoczywały w czasie ferii zimowych. W zimie jednym z największych niebezpieczeństw jest cienki lód na zamarzniętym jeziorze. Wchodzenie na niego może źle się skończyć. Trudno wybić ręką spod spodu lód, dziurę. Organizm się bardzo szybko wyziębia i człowiek po prostu zamarza, tak? Wypływa potem wiosną. Zagrożeniem może być nieodpowiednie miejsce do zabawy. Dzieci wykazywały się wiedzą i rozsądkiem. Nie wchodzić na jeziora, bo może być lód bardzo cienki i może się załamać. Chodzić ostrożnie w górach, bo mogą być lawiny od śniegu. Jeździć na sankach nie obok ulicy, żeby na przykład nie spaść na ulicę i żeby uważać na lodzie. Jak jest cienki, no i w ogóle nie chodzić. Jedni ferie spędzą w mieście, inni poza nim. W obydwu przypadkach najważniejsze jest bezpieczeństwo. Przed wyjazdem trzeba na przykład zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt. Jak jadę w góry, to najczęściej bierzemy mapę, żeby się nie zgubić, jak pod lawiną zejdziemy. Albo takie czujniki, które wszyscy zakładają. Jak lawina zejdzie, to ktoś będzie chodził po górach i będzie nas szukał. Pilnować się rodziców i trzeba jechać w bezpieczne miejsce. I trzeba się rozglądać na pasach. I bezpiecznie jeździć po lodzie. I mieć odblaski. Dzieci dowiedziały się, że nie można głaskać obcych psów oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w sieci. Córka mojej koleżanki wpuściła do domu nieznajomą. Pani zapukała. Dziewczynka zapytała się, kto to. Ona odpowiedziała, że to jest koleżanką mamy i że prosi o wodę. Rzeczywiście dziewczynka wpuściła tą panią, poszła po wodę, a w tym czasie ta pani okradła mieszkanie. Dobrze się skończyło, że to tylko była kradzież, natomiast nie zrobiła krzywdy dziewczynce. Podczas ubiegłorocznych ferii na terenie naszego powiatu policja nie odnotowała żadnych zdarzeń niebezpiecznych z udziałem dzieci. To 13 osób bawiło się podczas balu karnawałowego zorganizowanego przez Radę Osiedla numer 4 w Policach. Zapraszamy chętnie Policzan, a nawet z okolic Polic ludzie tutaj przychodzą. Myślę, że nasza zabawa ma już swoją renomę.
Karnawał zaczął się od Święta Trzech Króli, a skończy w Środę Popielcową. Jego geneza sięga dalekiej przeszłości. Niegdyś ludzie wierzyli, że im wyżej skoczą, tym wyższe urośnie zboże. Stąd karnawał tak ściśle jest związany z tańcem. Najbarwniejsze i największe zabawy karnawałowe odbywają się w Rio de Janeiro, w Londynie i Wenecji. Te organizowane w Policach przez Rady Osiedli również mają swoich zwolenników. Cieszymy się, że można uczestniczyć w takich zabawach, bo to jest organizowane dla ludzi już w wieku produkcyjnym i ci uczestnicy świetnie się bawią, im się coś należy od życia. To okazja, by spotkać znajomych, oderwać się od codziennych obowiązków i dać upust energii. Nie bardzo miałam ochotę przyjść, mąż mnie namówił, ale naprawdę jest świetnie. Świetna muzyka, świetna zabawa, jedzenie jeszcze lepsze i najmilsze towarzystwo. Wszystko nam się tutaj podoba. Zgodnie z tradycją dobra zabawa gwarantuje udane plony i pomyślny rok. W myśl tej zasady mieszkańcy Dąbrówki bawili się do białego rana. Biblioteka przy ulicy Bankowej przyciąga czytelników nie tylko książkami, ale też spotkaniami artystycznymi. W ostatnim czasie odbył się tu wernisaż prac malarskich policzanki Barbary Dadej, w którym wzięło udział blisko 60 miłośników malarstwa. Bohaterka tych obrazów jest naszą malarką regionalną, można tak powiedzieć. Tworzy w oleju, ale również techniką baciku, prześliczną techniką baciku. Artystka zaprezentowała kilkadziesiąt prac olejnych. Malowanie jest jej zawodem i jednocześnie pasją. Uczy dzieci i dorosłych. Sztuka jest zwierciadłem tego, co czujemy, przeżywamy i widzimy. Barbara Dadej należy do Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia Twórców Nest Art imienia Ewy Dąbrowskiej. Wśród zgromadzonych prac nie brakowało martwej natury, a także abstrakcji. Maluję prawie od zawsze, bo już od 40 lat maluję. A co było inspiracją? Przyroda. Lubiłam podpatrywać przyrodę, obserwować ludzi. Bardzo lubię na przykład kwiaty, co widać tutaj na obrazach. Pod koniec ubiegłego roku Barbara Dadej otrzymała nagrodę burmistrza za całokształt dokonań artystycznych. Artystka doskonale czuje się w technice zwanej batikiem, która polega na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku. Metody tej nauczyła wielu swoich uczniów, z którymi prowadzi zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, gdzie jest instruktorem plastyki. Barbara Dadej to malarka, której obrazy przedstawiają otaczający ją świat. Jak sama twierdzi, jest to dla niej najlepsza inspiracja. Obrazy można zobaczyć w Filinowej przy ulicy Bankowej w Policach do 10 lutego w godzinach otwarcia biblioteki. Ferie zimowe rozpoczną się 13 lutego, a skończą 24. Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza wszystkie dzieci, które spędzą ten czas w mieście na bezpłatne zajęcia, odbywające się od poniedziałku do piątku. Będą między innymi spektakle teatralne Teatru Trójkąt Zielonej Góry, będą ciekawe pokazy historyczne Bractwa Kerin, będą także różnorodne konkurencje sportowe, quizy, konkursy z nagrodami. Nie zabraknie oczywiście też walentynkowej zabawy z nagrodami, będzie także cieszące się dużą popularnością karaoke. Miejski Ośrodek Kultury przygotował też warsztaty. Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9.30 i o godzinie 10.00 w poniedziałek. Między innymi warsztaty animacji poklatkowej, plastyczne, rękodzielnicze, będą też warsztaty bębniarskie. Każdego dnia bezpośrednio po zakończeniu programu scenicznego odbywać się będzie projekcja kinowa, co dzień inna bajka, inny film. Na bezpłatne zajęcia zaprasza również biblioteka przy ulicy Bankowej. Od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 13 odbędą się zajęcia dla najmłodszych.
między innymi warsztaty teatralne, które poprowadzi pani Ania Słowińska. Będą również zajęcia plastyczne, origami, będzie również obraz malowany, który poprowadzi pani Jamrozińska i Renka, Iza. Będą także lekcje biblioterapii, jak poskromić złość. Jak każdego roku w bibliotece nie zabraknie gier i zabaw z harcerzami ze Szczepu Ognia, którzy przeprowadzą konkursy i zgadywanki. To nie wszystkie niespodzianki. Będzie można pograć na Xboxie, które poprowadzi chłopiec ze szkoły podstawowej. Będzie również na zakończenie bal karnawałowy. W czasie ferii także oddział dziecięcy biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego w godzinach od 12 do 14 zaprasza na zajęcia zatytułowane Epoka Kamienia, czyli Między nami, dinozaurami. Liczba miejsc udziału w zajęciach bibliotecznych jest ograniczona i warto już dziś zapisać dziecko, by pożytecznie i bezpiecznie spędziło ferie zimowe.